Witajcie! Niewielu wie, że Jurassic World Dominion, które można było obejrzeć w kinach rok temu, jest wersją niekompletną i pociętą. Na przykład prolog wydany w 2021 roku w kinach IMAX i później na YouTube był pierwotnie rozpoczęciem filmu. Kilka scen kompletnie się pozbyto, a część jest po prostu trochę krótsza. Zapytacie się pewnie dlaczego? Na to pytanie odpowiada reżyser filmu Colin Trevorrow, który już po skończeniu pracy nad montażem filmu dostał informację od Universal Pictures, żeby skrócił film o 14 minut. Jak sam Colin mówił w jednym z wywiadów, była to niełatwa decyzja, ponieważ musiał podjąć decyzję, które sceny zostawić, a które wyciąć. Jednakże 2 miesiące po premierze w kinach wydano wersję rozszerzoną na niektórych, może być, serwisach jak Prime Video oraz na DVD i Blu-ray. Niestety nie obejmowało to Polski, więc wersja ta nie jest oficjalnie dostępna w Polsce z tłumaczeniem, jednak ja odnalazłem sam film z dodatkowymi scenami i fanowskie napisy do tego. W tym filmie umieściłem wszystkie sceny i wycięte fragmenty istniejących scen. Ze względu na rygorystyczność praw autorskich Universal i to, że nie pozwalają mi wrzucić 12-minutowego filmu ze scenami z Dominion, film ten zostanie podzielony na dwie części. Druga część pojawi się już jutro. Zapraszam teraz do oglądania. Ocean's 3 to 5. Y'all know that. Looks like we'll be taking that animal off your hands. Like hell you will. All right. Seems our friend don't recognize the badge. Department of Fish and Wildlife. We're rounding up that dinosaur for its own safety. That's funny. Cause, my friends here, they typically know all the new recruits. Shep, you remember meeting these guys in orientation or no? Nope. Dinosaur bone powder goes for what? 3,000 an ounce. Makes this animal here worth about, shoot, $500,000? How y'all want this to go, huh? Your bones ain't worth nothing to me. Hey, brother. He ain't lying. See you around. Never seen you walk away from a fight before. Yeah. I got obligations. Shouldn't you be in school? I'm homeschooled. That's so. And where's home? Take your time.
away from yourself. Whoa! You wanna know how to win a knife fight? You gotta let yourself get cut. And make sure that they're cutting something indispensable while you're cutting something vital. And then say something cool like, wrong girl, wrong time. Wrong girl.